Święty Stanisław Kostka. W domu rodzinnym. Święty to człowiek, który bardzo kocha Pana Jezusa. Taki był Stanisław Kostka. Zna go niemal każde dziecko katolickie na całym świecie. Nawet w Afryce, szczególnie w Rodezji, wiele osób nosi jego imię. Modlą się do niego jako do swego patrona i chętnie słuchają opowiadań o Polsce, o Ojczyźnie Świętego. Święty Stanisław jest patronem dzieci i młodzieży. Uczą się od niego, jak kochać Pana Jezusa. Stanisław Kostka urodził się pod koniec grudnia 1550 roku w Rostkowie. Był synem Jana Kostki, miał brata Pawła. Rostków jest wioską oddaloną około 100 kilometrów od Warszawy. Mama Stasia zaraz po jego urodzeniu zauważyła, że dziecko nosi na sobie znak w formie krzyża. Myślała, że Chrystus będzie bardzo kochał Stanisława. Kilka dni po urodzeniu zaniesiono chłopca do kościoła parafialnego w Przasnyszu, żeby go ochrzcić. Chrztu świętego udzielił miejscowy proboszcz, ksiądz Jan Zarukowski. Na chrzcie dano mu na imię Stanisław. Mama cieszyła się bardzo swoim synem. Pani Małgosia składała dwa razy dziennie rączki małego Stasia do modlitwy. Wszczepiła w jego serduszko gorące nabożeństwo do Matki Bożej, którym odznaczał się przez całe swoje życie. Stanisław wniósł w życie swych rodziców dużo radości. Tata kochał go nie mniej od mamy, często brał go na kolana. Myślał, że Stanisław bardzo wsławi swoją rodzinę. Staszek, podobnie jak jego rówieśnicy, lubił się bawić. Dął w róg, jeździł na drewnianym koniu, wymachiwał radośnie szabelką. Staszek chętnie przebywał wśród domowych zwierząt, a one biegły do niego, gdy tylko wyszedł z mieszkania. W okresie żniw rolnicy ciężko pracowali. Zboże kosili nie maszynami, ale sierpami. Pot spływał po ich twarzach. Staszek przynosił dla nich z domu dzban chłodzącego napoju. Każdego osobiście częstował. W wolnych chwilach mama ze Staszkiem wychodziła na spacer. Najczęściej szli dróżką koło kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej. Zatrzymali się. Staszek namawiał bawiące się w pobliżu dzieci do zbierania kwiatów dla Matki Bożej. Potem sam przyozdabiał uzbieranymi w polu kwiatami kapliczkę swojej niebieskiej Pani. Na brzegu rzeczki Węgierki zauważył Stanisław piękne kwiaty. Podbiegł szybko, schylił się i wyrwał kwiaty z wody. Następnie zaniósł je do kapliczki. Zatrzymał się przy sadzawce, gdzie gorącą modlitwą uciszał żaby przeszkadzające mu w skupieniu.
Po przyozdobieniu kapliczki ukląkł. Złożył ręce do modlitwy i rozmawiał z Matką Bożą jak ze swoją ukochaną mamą. Poza gorącym nabożeństwem do Maryi cechowało Stanisława gorące nabożeństwo do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Wielkim przeżyciem była dla niego pierwsza Komunia Święta. Przyjął w tym dniu do swego niewinnego serca Chrystusa, z którym już wcześniej żył jak z przyjacielem. Ojciec dbał o wykształcenie swoich synów, Pawła i Stanisława. Sprowadził nauczyciela, Jana Bielińskiego, który uczył chłopców czytać i pisać. Staszek pilnie odrabiał zadane lekcje. Chętnie uczył się na powietrzu. Często brał książkę i wychodził w pole. Podchodził do chłopców pasących krowy i rozmawiał z nimi. W okresie zimy Stanisław kilka razy dziennie karmił zgłodniałe ptaki. Rodzice chcieli, aby ich synowie wyrośli na mądrych ludzi. W tym celu postanowili wysłać ich do Wiednia, do szkoły ojców jezuitów. Bolesne było rozstanie rodziców z dziećmi. Najczulej żegnał się Stanisław z ukochaną mamą. Nie zdawali sobie oboje sprawy, że rozstają się na zawsze. Na wiadomość o wyjeździe Stanisława do Wiednia zebrała się grupa rolników, którzy z żalem żegnali swojego małego przyjaciela. Podróż była bardzo uciążliwa. Przez parę tygodni jechali powozem zaprzężonym w parę koni. Część druga. W Wiedniu. 24 lipca 1564 roku Stanisław i Paweł ze swoimi nauczycielami i dwoma służącymi przybyli do Wiednia. Strażnik, zapytany o drogę do kolegium księży jezuitów, wskazał ją od razu. Zamieszkali w szkole prowadzonej przez ojców jezuitów. Byli tu również chłopcy z innych krajów, z którymi się zaprzyjaźnili. Wszystkich uczniów bardzo serdecznie powitał ojciec jezuita, ich przyszły nauczyciel. W chwilach wolnych od nauki Stanisław chodził do kaplicy, aby porozmawiać z Panem Jezusem. Tutaj czuł się najlepiej. W marcu 1565 roku chłopcy musieli opuścić szkołę i zamieszkać w mieście. Pewnego razu Stanisław, idąc spać, zapomniał zgasić świecę. Świeca przewróciła się. Od niej zapaliła się pościel. Stanisław obudził się wśród płomieni. Udało mu się jednak ugasić pożar.
Stanisław nadal pilnie odrabiał lekcje, choć nie brakowało i przeszkód. Hasłem na co dzień było Ad majoris natus sum, do wyższych rzeczy jestem stworzony. Przy okazji przypomniał bratu, że nie przyjechali do Wiednia na zabawy, ale by się uczyć i zdobyć prawdziwe wykształcenie katolickie. Paweł nie mógł odeprzeć zarzutów, wybuchał więc czasem gniewnie i bił młodszego brata. Stanisław nie załamywał się. Siłę czerpał u stóp Jezusa w Eucharystii. W połowie grudnia 1566 roku Stanisław nagle zachorował. Gdy leżał sam w pokoju, pokazał mu się szatan w postaci olbrzymiego czarnego psa. Stanisław chwycił krzyż i przeżegnał zbliżającego się potwora, który nie mógł się więcej zbliżyć do łóżka. Staś czuł się coraz gorzej. Prosił opiekuna i brata, aby mógł przyjść do niego ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Obaj odmówili spełnienia tej ostatniej prośby umierającego. Bali się bowiem gospodarza domu. Wówczas Stanisław zwrócił się do świętej Barbary, patronki dobrej śmierci, o pomoc. Wysłuchała jego prośby. Po północy przyszła sama w towarzystwie dwóch aniołów. Jeden z nich miał puszkę z Najświętszym Sakramentem. Stanisław podniósł się i z rąk anioła przyjął komunię świętą. Pokrzepiony Komunią Świętą, pokornie przygotował się na najważniejszy moment w życiu – na śmierć. Nagle zjawiła się przy jego łóżku Matka Najświętsza z Dzieciątkiem Jezus. Złożyła je na ręce Stanisława i pozwoliła mu przycisnąć do swojego serca. Po chwili Matka Boża odebrała z rąk Stanisława Dzieciątko Jezus. Poleciła mu wstąpić do zakonu księży jezuitów, nazywanego Towarzystwem Jezusowym. Po tym widzeniu stan zdrowia Stanisława poprawił się. Następnego dnia poszedł ze swoim opiekunem do kościoła i podziękował Bogu za łaskę uzdrowienia. Stanisław opowiedział o swoim widzeniu spowiednikowi, ojcu Donio, który poradził mu, aby poprosił o przyjęcie do zakonu. Chłopca nie chcieli przyjąć bez zgody rodziców, postanowił więc w tajemnicy opuścić Wiedeń i pójść do Augsburga. Przed potajemnym opuszczeniem Wiednia dał swemu koledze list z prośbą, by dostarczyć go następnego dnia Pawłowi lub Bielińskiemu, opiekunowi chłopców. Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, Stanisław wyszedł z domu. Poszedł do kościoła ojców jezuitów, gdzie przyjął komunię świętą i otrzymał błogosławieństwo od ojca Franciszka Antonio. Opuścił miasto i udał się do Augsburga. Za miastem spotkał żebraka. Dał mu swój bogaty ubiór, a sam założył jego łachmany. Szedł jak nędzarz drogą wiodącą do Augsburga. W południe
posilił się kawałkiem chleba. Powoli zjawił się niepokój. Stanisław bał się pościgu brata. Wkrótce zbliżył się do niego jeździec na rozpędzonym koniu. Stanął przy nim. Był to jego brat Paweł. Ale nie poznał Stanisława, który poprosił go o jałmużnę. Paweł zapytał go, czy nie widział przechodzącego młodego człowieka. Dziś rano szedł tędy, odpowiedział zapytany. Paweł, nie słuchając dłużej, rzucił proszącemu parę groszy i popędził naprzód. Stanisław przeszedł przez rzekę i szybko pobiegł polami, prowadzony jakąś nadludzką siłą. Tymczasem Paweł zawrócił z drogi, gdyż przyszła mu nagle myśl, że tym żebrakiem, którego spotkał przed kilkunastu minutami, był sam Stanisław. Podobnego zdania byli Bieliński i Kimberker, którzy jechali wraz z nim w powozie. Popędzili wszyscy za pielgrzymem. W pewnej chwili konie stanęły i pomimo krzyków i bicia nie chciały ruszyć naprzód. Postanowiono nie wracać do Wiednia. Na rozstaju dróg stał krzyż. Stanisław podszedł do niego, padł na kolana i podziękował Chrystusowi za szczęśliwe wymknięcie się z rąk brata. Po gorącej modlitwie siadł nad brzegiem rzeki i odpoczywał. Skromny zapas żywności wyczerpał się. Musiał więc poprosić o kawałek chleba, by nie stracić sił. Kilka kilometrów przed Augsburgiem zauważył kościół. Serce zaczęło mu bić radośniej. Cieszył się, że będzie mógł przyjąć komunię świętą. Po wejściu do świątyni przekonał się, że nie znajduje się w kościele katolickim, ale w zborze luterańskim. Tak bardzo pragnął przyjąć komunię świętą. Pod wpływem wielkiego rozczarowania zalał się łzami. W pewnej chwili ujrzał anioła, który już po raz drugi przynosił mu przenajświętszą hostię. Pokrzepiony ciałem Jezusa udał się Stanisław w dalszą drogę. W południe stanął przy kolegium jezuickim w Augsburgu. Tu dowiedział się, że ojciec prowincjał Piotr Kanizy, z którym chciał porozmawiać, przebywa w Dylindze. Podziękował za informację i udał się w dalszą drogę. Wreszcie dotarł do celu. W Dylindze znalazł się w pokoju ojca prowincjała, rzucił się na kolana przed ojcem Kanizem i pokornie prosił o przyjęcie do zakonu. Ojciec prowincjał chciał wypróbować cnotę Stanisława i dlatego skierował go na kilka tygodni do ciężkiej pracy w konwikcie świętego Hieronima. Stanisław zabrał się do niej z radością i zapałem. Część trzecia. W Rzymie. Ojciec prowincjał w obawie przed krewnymi Stanisława wysłał go w towarzystwie dwóch kleryków do Rzymu. Droga była długa i bardzo uciążliwa.
Najwięcej trudu kosztowało przejście przez Alpy. Po przejściu Alp podróż zmieniła się w miłą przechadzkę. Młodzieńcy śpiewali podczas drogi i odmawiali różaniec. Pomimo zmęczenia na ich twarzach zagościł uśmiech szczęścia, gdy ujrzeli kontury wiecznego miasta. W Rzymie trzech strudzonych pielgrzymów przyjął serdecznie generał zakonu, święty Franciszek Borgiasz. Po kilkudniowym wypoczynku Stanisław został przyjęty do grona rzymskich nowicjuszy. W pierwszym okresie nowicjatu Stanisław wraz z innymi nowicjuszami odprawił miesięczne rekolekcje. Czas przeznaczony na modlitwę wykorzystywał jak najstaranniej. Najchętniej modlił się w kaplicy domowej u stóp Jezusa Eucharystycznego. W czasie modlitwy serce jego zapalało się gorącą miłością do Jezusa i Matki Bożej. Nowicjat jest okresem próby. Stanisław na równi z innymi nowicjuszami dużo pracował. Pewnego razu zjawił się w kolegium kardynał Komendoni. Pragnął zobaczyć się ze znajomym z Wiednia, Stanisławem Kostką. Po krótkiej rozmowie z kandydatem Stanisław przeprosił dostojnego gościa i udał się do wyznaczonej pracy. Wywarł na kardynale wielkie wrażenie. Zbudowany był on skromnością, pokorą i świętością Stanisława. W nowicjacie odwiedził również Stanisława Mikołaj Lasocki, dawny znajomy z czasów wiedeńskich. Przyniósł młodzieńcowi do przeczytania list, w którym szczegółowo ojciec opisał, co przeżył na wiadomość o wstąpieniu syna do zakonu. Kasztelan skarżył się na Stanisława, że opuścił rodziców i założył ubrania, które noszą żebracy. Po przeczytaniu tego listu Stanisław rzekł do Lasockiego: gdyby mój ojciec mógł zrozumieć wielką łaskę, jaką obdarzył mnie Bóg, wprowadzając do towarzystwa Jezusowego, pewien jestem, że cieszyłby się bardzo z mojego postępowania. Pomimo ciosu, jakim była dla Stanisława ta wiadomość, pozostał wierny powołaniu. Ojciec Emmanuel de Sa przyszedł w towarzystwie Stanisława do bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Większej, aby tu porozmawiać z Bogiem. Stanisław, zapytany, czy kocha Matkę Najświętszą, odpowiedział: ojcze, jakże nie miałbym jej kochać? Wszak to matka moja. W dniu świętego Wawrzyńca Stanisław pisze list do Matki Bożej, prosząc ją, aby zabrała go do nieba. W dniu 9 sierpnia Stanisław zachorował. Zdawał sobie sprawę, że jego choroba jest nieuleczalna. Mówił więc wszystkim odwiedzającym go, że umrze 15 sierpnia. Nikt jednak nie brał tych słów poważnie. W Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stan chorego pogorszył się bardzo. Spowiednik Stanisława, ojciec Facjusz, przyniósł mu wiatek, ostatnią komunię świętą. Z 14 na 15 sierpnia
Przy konającym Stanisławie czuwało kilku ojców. Po północy Stanisław poprosił ojca rektora, aby pozwolił mu umrzeć na podłodze. Prośbę spełniono. Wczesnym rankiem, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Stanisław umarł z uśmiechem szczęścia na ustach. Stanisław kochał szczerze Matkę Bożą. Chciał jej święto obchodzić uroczyście w niebie. Matka Boża wyprosiła mu tę łaskę u Boga. Gdy Paweł przybył do Rzymu po Stanisława, którego chciał zabrać do domu, ten już nie żył. Paweł, wzruszony do głębi, poszedł do grobu młodszego brata. Przypomniał sobie wszystkie przykrości, które mu wyrządził. Ze łzami w oczach prosił więc brata o przebaczenie. Nikt nie wątpił, że Stanisław znajduje się w niebie. Modlono się więc za jego przyczyną o różne łaski. W Polsce młodzi i starsi rozprawiali z wielkim przejęciem o pięknym życiu młodego Polaka, który umarł na obcej ziemi. Nawet królowie polscy zwracali się do niego z różnymi prośbami. Król Zygmunt przed bitwą pod Chocimiem w pokornej modlitwie prosił Stanisława o pomoc. Stanisław nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. 10 października król odniósł zwycięstwo nad Turkami. Wydarzenie to spotęgowało nabożeństwo do świętego Stanisława Kostki. Również król Jan Kazimierz w ciężkich chwilach prosił Boga o pomoc za przyczyną świętego Stanisława. Polecał jego opiece cały naród polski, gdy król stanął do walki z nieprzyjacielem, odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Beresteczkiem. Jako wyraz wdzięczności złożył u stóp Stanisława drogocenny dar. Stanisław był i jest po dzień dzisiejszy skutecznym pośrednikiem w kontaktach z Panem Bogiem. Szczególnie dla dzieci Stanisław jest wspaniałym przykładem, jak należy kochać Boga i Matkę Bożą. Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele.